w roli odbierającego Jan Pałczyński. Także zaczynamy ten pojedynek finałowy. Agresywnie chciał tutaj najść na tę piłkę Jan Pałczyński. It's about striving for perfection. Bardzo dobry serwis teraz w wykonaniu Tymoteusza Kaczmarka i jest premierowy gem tego spotkania na koncie zawodników, którzy no, w dramatycznych okolicznościach awansowali do wielkiego finału. Doskonale przy siatce. Marcin Barwikowski, no na razie są nakręceni. Błąd teraz po stronie Jakuba Markowskiego. Tym razem pomyłka. Doping na całego. Ależ cross teraz z tego smecza zafundowany przez Jana Pałczyńskiego. Out po tym ataku
Tymoteusza. Nikt nie wstrzymuje ręki, no ale to jest wielki finał. Tutaj gra idzie o wysoką stawkę. Ustrzelony teraz przez Marcina, Jan. Serwujący wybiera, gdzie będzie serwować. Doskonały serwis do samego narożnika i mamy po jeden. Rozpoczął się już kolejny gem. Dynamiczna rywalizacja. Dużo się dzieje na korcie. No i to jest właśnie pełna charakterystyka gry deblowej. Wskazuje na minimalną pomyłkę Tymoteusz, to samo Marcin. No i mamy 2-1 dla Marcina i Tymoteusza. Czwarty gem rozpoczęty. Ależ tutaj wyrzucony teraz przez Tymoteusza Jan. Wbija gwoździa. Tymoteusz. No panowie wrócili z naprawdę bardzo dalekiej podróży w półfinale, więc to co się
działo tylko i wyłącznie mogło ich wzmocnić i myślę, że teraz będą po prostu walczyć i nie bać się agresywnych rozwiązań. Nieudany teraz stop volley w wykonaniu Marcina Barwikowskiego. Out, krzyknął Jan Połczyński. Serwis do środka, skuteczny, przynoszący punkt. No i za moment być może 2-2. Świetnie. Bardzo czujny przy siatce Tymoteusz Kaczmarek. Ależ zepsuł to zagranie teraz Jan Pałczyński. 3-1. Ależ tutaj chwyta się wręcz za głowę. I nie ma się co dziwić, bo bardzo kosztowny błąd przed momentem popełniony. No i rywale wychodzą już na 2 gemy przewagi. Solidna zaliczka. Ależ teraz trafił, no chce za wszelką. Doskonały serwis w wykonaniu Tymoteusza. Co to było za zagranie w wykonaniu Marcina? No nie wiem, czy chciał aż tak dobrze to zagrać, ale no wyszło to rewelacyjnie. No bliżej taśmy tej piłki chyba się już nie dało zagrać. I mamy bodaj 40-15, a więc 3 piłki setowe. I to jest koniec tego seta. Marcin Warwikowski, Tymoteusz Kaczmarek wygrali pierwszego seta 4-1. No i tutaj myślę, że Jan cały czas wraca myślami do tego, co się wydarzyło przy okazji 4. gema, 1. seta, tego jak zmarnował
swoją szansę. Rozpoczął się już kolejny set i widzimy, co się dzieje. Jakub Markowski serwuje. Puścił tę piłkę, będąc w 100% przekonanym, że wyjdzie na aut, i tak też było. Poszedł na całość wzdłuż linii Tymoteusz. Zepsuty return i jest gem. 1-0 dla Jana i Jakuba. Drugi gem drugiego seta. Tymoteusz Kaczmarek w roli serwującego. Świetny serwis na zewnątrz. Zrobił robotę w tej akcji.
Nie wpada ta piłka. No ale tutaj serwis. Serwis robi dużą robotę, od razu ustawia argumenty w tej akcji. Trafiony serwis. Świetny as i po jeden. No to teraz presja przechodzi na stronę Jana Pałczyńskiego. Jana, który no w tym pierwszym secie miał swój moment kryzysowy. I to był taki kryzys na wagę przegranego seta. Niesamowity return. Niesamowity return. I tak byłem pełen podziwu, że jeszcze ratowali się jakoś Jan z Jakubem. Bo przecież od początku zepchnięci do głębokiej defensywy. No niesamowite, jak nisko nad siatką latała ta piłka. No i w końcu ktoś musiał tutaj popełnić błąd i padło na Jana. No tutaj robi się niebezpiecznie przy jego podaniu. Chyba za moment tutaj rozpocznie się rozgrzewka pomiędzy Michałem Andrzejewskim i Michałem Słoką, bo oni zagrają w wielkim finale pierwszej ligi. Panowie już siedzą obok siebie, krótka pogawędka, żarciki, no ale potem na korcie będzie walka, chociaż Michał Andrzejewski jest doskonale znany z tego, że jest niezwykle sympatyczną postacią, która lubi z każdym porozmawiać. W półfinale Michał Andrzejewski pokonał Pawła Waleckiego, a Michał Słoka Szymona Bundę. A przed momentem dobre serwisy w wykonaniu Jana. Zobaczmy, czy będzie w stanie to ponownie powtórzyć. Czterdzieści, trzydzieści w tym gemie. I po 40. Decydująca piłka za moment. No i to jest chwila prawdy po raz kolejny dla Jana. W którym kierunku będzie posyłać? Na Marcina Barwikowskiego. No to patrzymy. Bardzo ważny moment. No, bardzo blisko linii ta piłka, ale będzie drugie podanie. I to jest podwójny błąd serwisowy. Zaznacza ślad
jeszcze Tymoteusz Kaczmarek. No dwa razy niezbyt duża pomyłka, ale jednak kluczowa, bo po raz kolejny gdzieś Jan nie wytrzymuje i przełamany jest jego serwis. Na fali są Marcin i Tymoteusz. No wyglądają na zawodników, którzy są na bardzo dobrej drodze do tego, żeby sięgnąć po tytuł. Ale tutaj jeszcze parę kroków trzeba wykonać w tym kierunku. Teraz podwójny błąd. Och, w złym momencie łapie tę piłkę Marcin, no i pojawiają się problemy przy jego serwisie. 15-30. Ależ zagrał tutaj między dwóch teraz Jakub Markowski i będą szanse. Trzy szanse na przełamanie. Ależ to się odwraca. Wydawało się przez moment, że no są na bardzo dobrej drodze Marcin i Tymoteusz, żeby za chwilę być może prowadzić 3-1. Tak, Tymoteusz teraz bez litości rozgrzewa. Jesteśmy z powrotem na wizji. Mieliśmy problem tutaj, no już sprzęt po kilkunastu godzinach intensywnej pracy może czasami odmówić. Jakiś błąd w połączeniu niezależny od nas. W każdym razie mamy tiebreak w tym momencie i w tym tiebreaku dzieje się naprawdę sporo. Jan oraz Jakub są teraz na fali. No tutaj szukał naprawdę szalonego rozwiązania Jakub. Ale tutaj pobudza go jego deblowy partner, że nic się nie stało. No i za moment wznowienie rywalizacji.
Tymoteusz serwuje w roli odbierającego Jan. Aktualnie mamy tiebreak po 3 i proszę bardzo, świetny serwis do środka. No tutaj niewiele zabrakło, żeby trafił tę piłkę Tymoteusz, ale zabrakło jednak. Już mamy kolejną wymianę. Out. Podwójny błąd. Nieduża pomyłka, no ale tutaj nawet minimalna pomyłka. No i przy okazji coś jeszcze się potłukło na trybunach. Ależ zagrał w tej akcji Marcin Barwikowski. Po 5, jeśli dobrze usłyszałem. Tutaj ma czego żałować Marcin, bo zrobił wystawkę swojemu rywalowi i będzie szansa na zamknięcie seta i doprowadzenie do super tiebreak. Trafił w samą linię. To jest linia, to jest punkt. To jest 6-6. Niesamowita sytuacja. Marcin przekonany był, że ta piłka powędrowała poza linię końcową. Miał świadomość, że trafił nie do końca czysto. A tymczasem niespodzianka, szok i gramy dalej w tym tiebreaku. Ależ to może być moment bardzo ważny. Po raz kolejny uciekają z pułapki. I będą mieć szansę na zakończenie tego pojedynku i zdobycie tytułu. Co tu się za moment wydarzy? Piłka mistrzowska dla pary. Tymoteusz Kaczmarek, Marcin Barwikowski. I serwuje. W tym momencie
Tymoteusz. Patrzymy. No, szukał tutaj petardy, ale drugie podanie musi wejść. Na zewnątrz. I to jest mecz na wagę tytułu. Tymoteusz Kaczmarek i Marcin Barwikowski pokonują w finale Jana Pałczyńskiego i Jakuba Markowskiego. 4-1, 4-3. A więc mamy zwycięzców w kategorii deblowej, a za moment szybka dekoracja i po tej dekoracji finał pierwszej ligi, także zostańcie z nami, bo jeszcze tutaj przez jakieś prawdopodobnie niecałe półtorej godziny będziemy z wami.